Maj to także okres, no nie tylko majówka, nie tylko Eurowizja, ale i również matury. Jak ty wspominasz ten okres swojego życia? Bardzo zabawnie, ponieważ... Zdałaś? To był jeden okres, tak? Tak, to był jeden okres. Zdałam przy pierwszym podejściu. Ja uczyłam się w liceum Batorego, w związku z czym jak byliśmy w czwartej klasie, to już właściwie było dosyć pewne, że większość z nas zda. Byliśmy naprawdę bardzo dobrze przygotowani. Natomiast ja dzień przed maturą złamałam nogę. I mnie wsadzili w gips i nie ukrywam, że ja jak to ja postanowiłam wykorzystać to i obrócić to na swoją korzyść. Więc oczywiście jak były matury pisemne, no to nie miałam czym się popisać, tak, i czym zaszantażować. Ale jak były ustne, to oczywiście ostentacyjnie się wywracałam na tych kulach i po prostu starałam się jednak wzbudzić jakąś litość, tak, żeby już później mnie potraktowano bardziej pobłażliwie. Nie wiem, czy dzięki temu zdałam, ponieważ jednak dostałam jakieś wyższe oceny niż tam ta dwuja czy truja, tak? Bo to jednak z dwójką to się zdawało. Natomiast co nie zmienia faktu, że rzeczywiście jak myślę o maturach, to zawsze mi się mam wielki uśmiech na twarzy, bo przypomina mi się ta sytuacja z tym gipsem i z moimi aktorskimi poczynaniami podczas tego egzaminu. Pamiętam swoją maturę przez mgłę. Wiem, że wróciłem po angielskim, to miałem całą koszulę mokrą, ale miałem prezentację z polskiego, na której było maksimum 20 punktów za moich czasów. W komisji siedziała pani dyrektor i na końcu była wygłoszona taka przemowa o tym, że Jakubie, była to najlepsza prezentacja w historii naszej szkoły. Nie możemy ci dać więcej niż 20 punktów, ale ja ci daję 20 z wykrzyknikiem. Więc dostałem 20 punktów z wykrzyknikiem z matury ustnej z polskiego. Więc wspominam dobrze, aczkolwiek faktycznie był stresik. Najbardziej się na ustnych stresowałem, tak. Był ogromny stres, nie mogłam się doczekać, aż to wszystko się skończy. Miałam wtedy, pamiętam, bardzo dużo pracy. Na powtórzenie wszystkiego nie starczyło jakby czasu. Zdobyłam na szczęście na maturze, było wszystko to, co dobrze się przygotowałam, co w ostatnich chwilach jeszcze sobie dopowtarzałam, więc byłam szczęśliwa i zadowolona, ale już tak czekałam, żeby mieć etap szkoły zakończony, żeby już się zaczęły studia, żeby moi rodzice już tak mnie totalnie stwierdzi, że jestem dorosła i że już skończyłam ten etap, więc to było coś, na co czekałam bardzo długo. Jezu, ja wam powiem najlepszą historię mojej matury, że ja budząc się na pierwszą maturę z języka polskiego, to był 4 maja, rok temu. Słuchaj, w ogóle to było tak, że piękna pogoda, słońce, cały kwiecień, grzało, ostro, opalony. Ten budzę się w maju, 4 maja chcę iść na maturę, otwieram drzwi, jest 1,5 metra śniegu, jest grad, jest w ogóle auta się ślizgają. W ogóle ja myślałem, że to karambol, myślałem, że to apokalipsa przyszła na moją maturę, no ale udało się, zdałem. Ja uważam, że ludzie, kochani, 30%, żeby uzyskać z matury, to nie trzeba być geniuszem. I jestem oburzony, jeżeli słyszę, że ktoś nie zdał matury, w ogóle czy nie zdał z klasy do klasy. U mnie, nie wiem, czy u ciebie pewnie też tak było. Że nie było czegoś takiego, że ktoś nie zdawał z klasy. No jeden jakiś tam smyk, nie? Najczęściej na matematyce. Albo maty rzeczywiście, no ta mata, ale tu też jest tam równanie, nierówność. Ja już stary koń, który pisał tą maturę wieki temu, wiem o tym. Ja już bym się sam bez problemu do tego przygotował i bym to zdał. A jak nie, to dajcie znać, to za was zdam tą maturkę. A! Dobra. Maturę wspominam wspaniale, mimo tego szału, że zrobiłam zdjęcie, tak jak już mówiłam zawsze, miałam pozwolenie komisji. Jesteśmy w szkole społecznej, która ma 3 sale na krzyż i dopóki te egzaminy nie leżą na stole, to telefon można mieć. W każdym razie moja matura była świetna, pisaliśmy ją w sali, w której zazwyczaj się uczyliśmy, bawiliśmy, spędzaliśmy czas, jedliśmy na przykład, jak była przerwa obiadowa, więc to było miejsce, w którym się czułam po prostu bezpiecznie. I kiedy przyszły matury, to czułam, jakbym była po prostu na sprawdzianie, nie na żadnej maturze, egzaminie dojrzałości, tylko na zwykłym sprawdzianie, które zaliczę, bo jest dla mnie prosty. I zaliczyłam dobrze, udało mi się wszystko zrobić i to był, myślę, wspaniały czas, w którym zjednoczyliśmy się całkowicie z naszą klasą i pożegnaliśmy się niestety.